Kolejne grzybobranie, szybkie wyjście, w sumie już późnym popołudniem, bo padało mocno. Jest pierwszy borowik, ale z góry już widać, jak ser wygląda. Prawdopodobnie będzie robaczywy. Nie nastawiam się jakoś specjalnie na zbiory, tylko takie rozpoznanie, czy jeszcze coś rośnie i jak to wszystko wygląda, to wam postaram się zaprezentować na nagraniu. Taki mały bąbel się trafił. Zauważyłem, sporo gołąbków różnego koloru wyskoczyło. Takie gołąbeczki sobie rosną. Niestety borowiki są dosyć mocno robaczywe, także tylko rozpoznanie takie bojem robię. Nawet nie będę chyba ich w ogóle zbierał. Z tego względu, że wszystko jest robaczywe. Za ciepło jest, teraz troszkę popadało, burzowo było przez ostatnie dni. I kolejny mały borowik. Ale tak jak mówiłem, nie będę już zbierał. Tutaj cyglastopory. I tutaj coś się wyłania spod ściółeczki, ale już taki mięciutki, też borowiki. Także cały czas grzybki rosną, ale niestety pora jest taka, że wszystko jest robaczywe. Powtarzam w kółko, ale niestety można tylko jedynie oczy nacieszyć. Z grzybkami trzeba będzie zaczekać na jakieś ochłodzenie, może kolejny wysyp. I kolejny borowik. I nieopodal ktoś tutaj kroił, ale jeszcze jeden wyrósł. Trafiają się takie małe borowiki, to znak, że kolejny wysyp w natarciu. Powyżej już troszkę większy okaz, ale wszystko zostaje, nic nie zrywam, bo nie ma najmniejszego sensu. O, zobaczcie, jeszcze jeden ładny borowiczek sobie rośnie. Tam jakieś inne grzybki. No coś jest, ale tak jak mówiłem, to jeszcze nie pora na grzybobranie, w sensie, żeby to zbierać, bo szkoda wyrywać, kroić, jak to do niczego się nie nadają takie grzyby. A tak przynajmniej ślimaczki mają jakąś pożywkę. Nieopodal jeszcze taki rośnie. Też duży. Ale pochylając się nad nim, pełno muszek i komarów spod niego wyleciało. Jeszcze taka rodzinka cyglastoporych. A nieopodal taki większy też borowik sobie rośnie. Ale to już wszystko takie stare, przerośnięte. Z poprzedniego prawdopodobnie wysypu jeszcze takie grzybki się trafiają. Piękny zielony gołąbeczek. Sprawdzę, może będzie zdrowy, to troszkę by gołąbków nazbierał i podsmażył. Może nie jest to inwazja grzybów, jak podczas jesiennego wysypu, ale trafiają się ładne borowiki. Kolejny, który walczy z konarem, ale niestety nie jest w stanie go udźwignąć. O, zobaczcie. Wyłączyłem nagrywanie, a nieopodal taki borowik sobie rośnie. I jeszcze jeden taki borowik sobie rośnie. Ale tak jak mówiłem, no nie zbieram dzisiaj. Sprawdziłem kilka takich mniejszych, wszystko robaczywe. O, są kolejne cyglastopory, taki obgryziony, coś go ząbkami gryzło, jakiś gryzoń. Powyżej taki borowik. Także jak widać, grzybki są, ale jedynie tylko takie na pocieszenie oczu. Dzisiaj troszkę by nazbierał. O, zobaczcie, borowiki sobie rosną, ale mówię, no nie ta pora. Ja głównie lubię późną jesienią zbierać, jak już jest chłodno, przymrozki się trafiają, wtedy grzybki są zdrowe. W ciemno można wszystko pakować do kosza. I kolejny piękny borowik.
kolejny mały borowik i są też pierwsze kolczaki obłączaste, jeszcze malutkie. To te grzybki z takimi igiełkami od spodu, bardzo smaczne grzyby. Nieopodal kolejne dwa borowiki, takie, które dopiero przebiły ściółkę z igliwia. Trafiają się też stare maślaczki, takie już przemoknięte. Takie staruszki się trafiają co krok. Gołąbeczki różnego koloru, malutkie, większe. Co jakiś czas napotykam również grzybki krojone, sprawdzane przez innych grzybiarzy. Też ludzie spacerują, szukają, sprawdzają, ale jak są robaczywe, to wszystko od razu widać pokrojone, porozrzucane po lesie. Znowu dwa małe borowiki. Ten widać albo był przydeptany, bo już taki mięciutki kapelusik. O, i powyżej jeszcze taki większy rzucił mi się w oko. Jeszcze go pokażę. I jeszcze taki kozaczek się trafił. Od deszczu wypłukane barwy kapelusza. Tam coś dalej, jakichś gołąbków sporo. Niestety tamten wcześniejszy, który sprawdziłem, też robaczywy. Taki się trafił, ale z góry widać dziurki. Obok malutki. Trafiłem na kolejne kolczaki obłączaste. Pokażę wam, jak te grzybki wyglądają. Tu jeszcze takie niewykształcone dobrze od spodu igiełki, ale jak są grzybki starsze, może ten, to już mają właśnie takie igiełki, które się usuwa. Niektórzy twierdzą, że powodują, że grzyby są gorzkie. No jeszcze nie widać, młode owocniki. Nie zabieram. Większą ilość jak się uzbiera, to wtedy warto sobie zamarynować. Nieopodal kolczaków taki borowik sobie pod małą miodełką wyrósł. Powierzchownie pięknie wyglądają, ale niestety robaczywe wszystkie jak jeden. Taki jeszcze poskręcany borowik. Coraz częściej właśnie trafiają się te kolczaki. Tam poniżej też borowik rośnie, ale nie będę do niego podchodził. Takich staroci jest sporo, ale pokazuję tylko to, co na drodze napotykam. Nie przedzieram się przez gąszcz, bo jest po deszczu mokro. Wszystko leci za kołnierz. Żal zostawiać takie borowiki, no ale cóż. Jak z nich nic nie wykroi, może jakieś pojedyncze listki. Za dużo z tym wszystkim zabawy. Często jest tak, że jak wyłączę nagrywanie, to coś mi wpadnie w oko i tym razem tak było. Taki olbrzym pod drzewem sobie rośnie. Z daleka takie jeszcze można dostrzec. Powoli już wracam. Dzisiaj tylko spacer taki rekreacyjny, bez grzybków. W sumie koszyczek mam, ale w koszyczku nic nie mam. Ukryty wśród igiełek. Takie często nawet i w upalne dni potrafią być zdrowe. Tak z ciekawości go sprawdzę. Przywracające się już ze starości borowiki. I nieopodal taki wyrósł. I na zakończenie jeszcze taki malutki kozaczek. Także dziękuję wszystkim za wspólny spacer. Do zobaczenia na kolejnym grzybobraniu.